No. Ale na streszczenie oczywiście nie poematy. Pan mi mówił o 15 minutach, tak? Ja mówię o 15 minutach. Ale o 13 te 15. Dziękujemy ślicznie. Grała dla nas Małgosia Krawczyk. Najprawdziwszy hymn Czerska z XVI wieku. Oficjalne otwarcie nastąpiło dźwiękami hejnału. Witam Państwa serdecznie na 18 Europejskich Dniach Dziedzictwa w Czersku. Witam przede wszystkim szacownych gości. Wśród nas jest potomek rodu Grobickich, pan Krzysztof Grobicki, który to pan Krzysztof nosi pieczę burgrabich grobickich, a dziś otwieramy komnatę kasztelańską, w której między innymi szanowni grobiccy przebywali. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie Państwu powitać w tym szczególnym miejscu, nie tylko dla Góry Kalwarii, ale myślę, że dla powiatu piaseczyńskiego, dla całego Mazowsza, a myślę również dla kraju. Po raz 18 spotykamy się na tym dziedzińcu, żeby w szczególny sposób podchylić się nad kulturą, nad historią, nad dziedzictwem tego regionu, ale również regionu całej Polski, ale i również regionu Europy. Bo ten wspaniały projekt edukacyjny, kulturalny, swój początek miał w Hiszpanii 30 lat temu. Tu w Czersku, jak wspomniałem, spotykamy się od 18 lat i było to chyba jedne z pierwszych projektów realizowanych na Mazowszu, dzięki pani Barbarze Jabłońskiej, która była inicjatorem jako prezes Towarzystwa Miłośników Opieki nad Zabytkami oddział w Czersku. Myślę, że te spotkania mają wyjątkowy charakter, a szczególnie to przesłanie, które niesie motto tegorocznych obchodów. Dziedzictwo utracone. Jakże ono jest wielowątkowe, jakże ono jest wieloaspektowe i myślę, że wszystkie aspekty skupiają się tu właśnie w Czersku, bo nasze narodowe zabytki w sposób szczególny ucierpiały w czasie naszej tragicznej historii, w czasie zawierów wojennych, ale my odtwarzamy i pamiętamy to. Pamiętamy również o odbudowie, o rekonstrukcji, o pracach konserwatorskich, ale również bardzo cenne są wszelkie działania tak zwane miękkie, czyli dbałość o utrzymanie tradycji, zwyczajów naszych poprzednich pokoleń. Tutaj właśnie przykładem są stowarzyszenia, zespoły, które w piękny sposób kultywują te tradycje i na nowo je odkrywają. Oczywiście nie sposób tutaj wspomnieć i po raz kolejny zaakcentować odkryte na nowo region etnograficzny przez doktora Maurycego Stanaszka, który jest tutaj z nami, serdecznie go witam. Bo za odkryciem tego regionu podążają kolejne działania. To choćby właśnie te spotkania, potrawy łużyckie, to wreszcie powstały wspaniały zespół w ubiegłym roku Urzeczeni, który ma już renomę nie tylko na Mazowszu, ale i w Polsce. Szanowni Państwo, widzimy, jakie jest to bogactwo i naszym obowiązkiem jest to bogactwo pielęgnować. W tym szczególnym dniu chciałem serdecznie podziękować jeszcze raz pani prezes za tą inicjatywę i dzięki pani prezes, my możemy tą piękną tradycję w Czersku kultywować. Za chwilę podejdę i osobiście podziękuję. Ale w dzisiejszym programie jest kilka przedsięwzięć, o których warto powiedzieć, bo warto powiedzieć, że dzisiaj
odbędzie się promocja książki. Książki niezwykłej, mówiącej o tym, co działo się w Górze Kalwarii. Książki poświęconej sądownictwu w Nowej Jerozolimie. Temat nieznany, ale znów odkryty przez osoby z naszej gminy. I widzimy, że dzięki ludziom odkrywamy nowe bogactwa, wracamy do historii, którą w piękny sposób możemy pielęgnować. Serdecznie witam pana Wojciecha, jest z nami, proszę tutaj do nas dołączyć. Promocja książki będzie po godzinie 13, w związku z tym pozwolą państwo, że teraz wspólnie z panem przewodniczącym podziękujemy oficjalnie panu Wojciechowi, jego małżonce, właśnie też za inspirację, za pomysł, za w pewien sposób nacisk na władze samorządowe naszej gminy. Ale ten nacisk taki bardzo pozytywny, bo przynosi tak wspaniałe finalne produkty. Książka jest opracowana przez siostrę Borkowską, zasłużonego również obywatela naszej gminy, którą mieliśmy przyjemność gościć w tym roku. Panie Wojciechu, poproszę tu do siebie i proszę kilka słów o tej inicjatywie. Dziękuję panu burmistrzowi, władzom miejskim za zaproszenie mnie przed audytorium zgromadzonych dzisiaj mieszkańców Czerska, Góry Kalwarii, regionu, a jeszcze nawet i dalej. No cóż, nie wiem, jaki jest limit czasu, bo ja słynę, panie burmistrzu, z gawędziarstwa. Ja mógłbym tutaj godzinę i dwie państwa zanudzać nową odkrywczą tematyką historyczną związaną z regionem, bo historia Czerska i po jego już upadku, zniszczeniu przez Szwedów, pozostała ta malownicza ruina, w jego dawnej świetności powstaje sanktuarium. Nowa Jerozolima, Góra Kalwaria, dzisiejsza, z 6 wspólnotami zakonnymi, 30 kilkoma kaplicami Drogi Krzyżowej, no i jeszcze innymi obiektami sakralnymi, które można by tu było wyszczególniać. Miasto nasze, jeżeli mogę tak już skrótowo powiedzieć, Góra Kalwaria w okresie rozbiorowym szczególnie ucierpiała na skutek zniszczenia, skonfiskowania dokumentacji związanej z istnieniem miasta i jego nawet zamierzchłymi jeszcze wcześniej czasami, kiedy to była rybacka wioska własnością braci górskich pieczętujących się herbem Leszczyc. Można by o tym mówić bardzo długo. Proszę państwa, historia jest przebogata. Historia jest zmienna bardzo dziejowo. I wzniosłość wielka i upadek tegoż miasta przy Grodzie Czerskim. Można by ten temat było rozciągać godzinami. Ale nie było do 1995 roku jakiegoś szacownego opracowania. Kiedy spotykaliśmy się w kamienicy Baryczków, słynnych rajców warszawskich, czy w innych pomieszczeniach, gdzie historia i wieki mówią, Góra Kalwaria, nasz region, był po prostu wraz z Radziminem takim kopciuszkiem wydawniczym, jeżeli chodzi o wiedzę historyczną, o wydawnictwa książkowe. No bo jeżeli weszliśmy w strefę rozbiorową, to zaborcy zadbali o to, żeby ruch dysydencki wywieźć na Sybir, likwidować prawa kościelne, a poza tym wszelkie opracowania, wszelkie dokumenty znalazły swoje miejsce w Sankt Petersburgu albo w Rostowie nad Donem. Resztę dopełniła dalsza pierwsza wojna światowa, zniszczeniu dokumentacji czersko-kalwaryjskiej, można by tak nazwać. Poza tym II wojna światowa i front pozycyjny na linii Wisły przez okres 2,5 roku spowodował, że w naszym ratuszu stacjonował pododdział Wehrmachtu i dokumentacją, taką jak księgi ratuszowe, jak księgi sądownicze, księgi notarialne, które rzutują na strukturę społeczną miasta, były używane na podpałkę w piecach ogrzewniczych kaflowych, ponieważ Niemcy wiedzieli, że Iwan niedługo Wisłę po lodowym moście przekroczy i tak się stało. Więc w dokumentację jesteśmy bardzo zubożeni, ale dzięki opatrzności Bożej, życzliwym ludziom w kraju i ukierunkowaniu zdobyłem się na długą cierpliwość wieloletnią 20 lat w poszukiwaniu śladów naszego miasta, naszego regionu po różnych zakątkach naszego kraju.
No i udało się. Wydaliśmy w 1997 roku klasztory dominikańskie, wydaliśmy inne wydawnictwa, Dzieje Góry Kalwarii, wydaliśmy Winnicę Chrystusową, a ostatnia pozycja teraz dotyczy sądownictwa. Jest to taki zbliżony portret, jak ta społeczność nasza w dziejach historycznych i obyczajowych między sobą się procesowała, doszukując się swojego prawa. I ta książka, tu są właśnie bardzo w takim już skrótowym nawet zarysie przedstawione procesy XVII-XVIII wieku Góry Kalwarii, a tym bardziej sądu patrimonialnego, czyli apelacyjnego, bo to było miasto kościelne, a sąd grodzki skazywał tych, którzy wchodzili w kolizję z prawem, natomiast prawo odwoławcze, tak jak dzisiaj do sądu apelacyjnego, było do sądu właśnie kościelnego. Panie Wojciechu. Dziękuję bardzo. Panie, nie. To, bo to, że powiedziałem w międzyzdaniu, to przepraszam najmocniej. Natomiast naprawdę serdecznie Państwa zapraszamy na godzinę 13. Jak Państwo słyszycie, mieliście zalążek 15 zdań pana Wojciecha. 150 zdań będzie od 13 w namiocie urzędu naszego. A tymczasem oddamy głos, panie Wojciechu, panu przewodniczącemu. Szanowny panie Wojciechu, w imieniu burmistrza i oraz własnym całej Rady Miejskiej, wszystkich mieszkańców, myślę, Góry Kalwarii, chcielibyśmy na pana ręce i pana małżonki złożyć takie podziękowanie. Ja odczytam treść podziękowania. Teraźniejszość istniała zawsze, bo historia jest tylko nieprzerwanym ciągiem teraźniejszości, a najbardziej odległe dzieje były dla ludzi wówczas żyjących. Podziękowanie dla Państwa Bożeny i Wojciecha Prus-Wiśniewskich oraz członków Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska za podjęcie inicjatywy wydania niezwykłego wolumenu Księga Sądów Dworskich Miasta Nowej Jerozolimy. Szczególnie wyrazy uznania składamy Państwu Prus-Wiśniewskim za ogromne zaangażowanie w poszukiwanie i przygotowanie materiałów oraz organizację publikacji. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że lektura tej książki umocni poczucie lokalnej tożsamości, a także przyniesie radość płynącą poznawania własnych korzeni. Dziękujemy panu, panie Wojciechu, jeszcze raz, proszę bardzo, również na ręce pana małżonki. Szanowni Państwo, widzimy, jak wiele będzie się dzisiaj działo na dziedzińcu w Czersku. Będzie można poznać historię sądownictwa naszego miasta, będzie można poznać historię, pogłębić urzecza, ale myślę, że jeszcze warto wspomnieć o pracach prowadzonych przez Państwowe Muzeum Archeologiczne. Jest z nami pani doktor Katarzyna Czarnecka. Pani doktor, serdecznie pozdrawiamy. I otóż prace dokonane w tym roku, jak gdyby przesuwają zupełnie horyzont czasowy Czerska, to już nie średniowiecze, nie wczesne średniowiecze, nie kultura łużycka, nie kultura przeworska, ale kultura trzyniecka. No, wczesna epoka brązu, czyli w przedziale czasowym, proszę Państwa, to jest co najmniej 12 wieków przed naszą erą. Ale o tym na pewno bliżej pani doktor będzie miała okazję powiedzieć. Natomiast ja Państwa zapraszam na uroczyste otwarcie komnaty kasztelańskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie burmistrzu, dziękujemy panie przewodniczący. Szanowni Państwo, teraz się odbędzie rzeczywiście uroczysta chwila. Utracone dziedzictwo przywracamy. Czyli komnata była pusta, jest teraz zasiedlona. Zapraszamy od dzisiaj na zawsze już tak naprawdę do odwiedzania zamku. Panów burmistrzów, to jest jeszcze najważniejsza rzecz. Szanowni Państwo, dla pani prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, oddział w Czersku, pani Barbary Jabłońskiej, ukłony i serdeczności od pana burmistrza Dariusza Zielińskiego i od pana przewodniczącego Rady Zanona Odstawnego. Brawo dla pani przewodniczącej, bo tak naprawdę te 18 lat, rok w rok ciężkiej pracy, żeby honorować tak naprawdę nasze dziedzictwo. Gry plan w tej chwili jest taki, że zapraszamy panów, państwa, na górę.
Zapraszam jeszcze tutaj, ktoś z tej strony, bo komnata jest otworzona. Witam Państwa bardzo serdecznie w szczególnym miejscu. Komnata kasztelańska. Oddam głos twórczyni tej komnaty, pani Marcie Zielińskiej. Marisz. Proszę Państwa, ja reprezentuję Stowarzyszenie Promocji i Odtwórstwa Kultury i Sportów Dawnych Hamza, które z Zamkiem Czerskim i Ośrodkiem Kultury w Górze Kalwarii współpracuje od 2012 roku. Od tego czasu staramy się tchnąć trochę dawnego XIV-XV-wiecznego ducha w te szlachetne mury. Jednym z naszych marzeń od lat, marzeń, które w tym roku dzięki panu dyrektorowi Dariuszowi Falanie stało się możliwe, było urządzenie tej komnaty, komnaty kasztelana, jako izby mieszkalnej, mieszkalnej izby dworskiej, tak jak mogła ona wyglądać na przełomie XIV i XV wieku, czyli zapanowania miłościwie nam panującego księcia Janusza I, budowniczego zamku gotyckiego Książąt Mazowieckich w Czersku. Cieszymy się, bo to jest pierwszy etap tak naprawdę. Jesteśmy świadkami pierwszego etapu. Docelowo chcemy, żeby to naprawdę nabrało już takiego optymalnego obrazu. Te meble są odnośnikami tego, właśnie powiedz jeszcze dwóch zdaniach o meblach, bo one wyglądają na surowe, ale... Tak. Wszystkie meble, całe wyposażenie, które tu Państwo widzą, od tych największych rzeczy po te najdrobniejsze, zostało bardzo pieczołowicie wybrane, dobrane, przygotowane, opracowane na podstawie zarówno zabytków z epoki, z przełomu XIV i XV wieku, z całej Europy tak naprawdę, jak i również przedstawień ikonograficznych, więc możemy z całą świadomością tych słów powiedzieć, że zaiste tak mogła wyglądać taka komnata kasztelana, więc ważnego urzędnika książęcego w Zamku Czerskim na przełomie XIV i XV wieku. Chcemy zadomowić, zasiedlić zamek, w związku z czym ta komnata jest pierwszym takim naszym krokiem. Będzie kominek, mamy nadzieję, że uda nam się wszystkie formalności, głównie związane z konserwatorem, przejść, bo ten kominek tu był. Jak widzicie, jest otwór, on przed wojną był funkcjonujący, w czasie wojny i po wojnie nie wiadomo, co się stało, ale zniknął. Natomiast ten kominek, mamy nadzieję, za zgodą konserwatora odtworzymy i tu się zrobi ciepło. A propos, to jest już zasiedlane, bo już niektóre żywe lekcje historii z młodzieżą odbywają się przy niepogodzie, która czasami bywa. W związku z czym zachęcamy do tego, abyście opowiedzieli znajomym, że zamek w Czersku ponownie jest zamieszkiwany przez nas wszystkich. Nie przedłużając, panie burmistrzu, to też jest charakterystyczne. To nie są klasyczne nożyczki, jak to i tymi oryginalnymi nożyczkami umowne wejście, no bo jak nie wiedzieliśmy, gdzie rozpiąć to, bez skojarzeń prosimy. Do przecięcia jest wstęga. Łóżko jest zawsze synonimem domu, prawda? Mieszkania, domu, ciepła. Jesteśmy świadkami no, niezwykłego wydarzenia, chociaż może bardzo prostego w swojej formie, ale tak jak pan dyrektor powiedział, jest to pierwszy etap. Także bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Mam nadzieję, że właśnie to ciepło bijące z tych murów, na razie surowych, będzie wszystkich przyciągało i rzeczywiście zamek Książąt Mazowieckich w Czersku stanie się tą wizytówką Mazowsza. Ja powiem Państwu, że jesteśmy już po rozmowach z panem marszałkiem. Mamy duży pomysł, duży projekt, przedsięwzięcie o parku kulturowym w ogóle w Czersku, w Jeziorze Czerskim i połączenie średniowiecznego Czerska, a już właściwie zdecydowanie wcześniej w dziejach się zapisał, z XVII-wieczną Górą Kalwarią. I wszystkie takie działania, myślę, że temu sprzyjają, także jesteśmy dzisiaj świadkami wydarzenia, które zapisze się na pewno w historii. Dziękujemy ślicznie. Szanowni Państwo, tym oto sposobem jesteście naprawdę świadkami rozpoczęcia życia, prawdziwego życia zamku w Czersku. Robimy wszystko, abyśmy my wszyscy pilnowali uciekania od nazwy ruiny Zamku Książąt. Nie są to ruiny. To jest Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. I tutaj gorący ukłon w stronę Państwa, żebyśmy wszystkim naszym znajomym w ten sposób tłumaczyli, wyrzucając słowo ruiny, bo od dzisiaj już jest zamieszkany zamek, więc serdecznie dziękuję za przybycie. Zapraszam na ciąg dalszy naszego pięknego święta. I...
Pani Magda na dole opowie szczegóły tak naprawdę tego wszystkiego. I oczywiście zapraszamy do zaglądania do komnaty, do tego, żeby Państwo nawet w dniu dzisiejszym już indywidualnie, na spokojnie weszli w tę przestrzeń, poczuli tę przestrzeń, spróbowali robić to, co jest naszą jako rekonstruktorów historycznych pasją, to znaczy spróbowali przenieść się, cofnąć się w czasie i w przestrzeni do Czerska 1390. I myślę, że księga pamiątkowa też wymaga dopełnienia pewnych formalności. Jedna rzecz jest też szczególna, chciałbym skłonić się w stronę pana Krzysztofa Grobickiego, bo jest nam niezmiernie miło móc gościć tak naprawdę potomka osoby, która w tym zamku była kasztelaną. To była bardzo ważna funkcja, więc pan Krzysztof gdzieś w annałach swojej historii życiowej pewnie ma tak, pamięta jak to było drzewiej, będąc kasztelanem poprzez oczywiście swoich przodków, więc również pana Krzysztofa będę prosił o wpisanie się do księgi. Panie burmistrzu. Jak się leży? Mięciutko? Na słowie. Oczywiście do oglądania, zwiedzania komnaty. Zapraszamy też na dziedziniec, gdzie będzie nasza część tego programu formalnego, oficjalnego. Dziękujemy. Dziękuję panie Wojciechu za przepuszczenie. Oryginalny średniowieczny zachowany przez 14 i 15 wieku. Po drugiej stronie aleki, obok stoiska. Rycerz Tomasz albo rycerz Dorian. A tymczasem na scenę powraca zespół Bonavia, czyli ciąg dalszy pięknej, klimatycznej, historycznej muzyki średniowiecznej. Ja też. Zmieniono na zasady. Simus continentes, Ave Maria, cunctissimus continentes, Ave Maria, cunctissimus continentes, Ave Maria.
Ave Maria. Robione ze sklejek, naklejanych, na przykład klejem wołowym, jedna na drugą. Słucham? A zaraz powiem, tylko skończę starczą. To były sklejki sklejane ze sobą. Spodobała, że najbardziej to było na oczy nie oszukują. Czy to rozrośnie za klej? Nie tylko Kraków, nie tylko Poznań, ale i Drochniczyn, nad drugim nas widział. Nie, będziesz tak, ale tak. Razem.
szła, chyba ją otoczyła i do lasu ta. Tam się dopełni obietnica zła, wchodzi w krąg cieni, to władzę im da. Trzeba w koło nie się ustawiły, ciemne gałęzie jej ciało skryły. Trzeba w koło nie się ustawiły, ciemne gałęzie jej ciało skryły. Nie dla niej niebo i nie dla niej raj. I błąka się, śmieje się gaj. Kiedy się blokuje.
co piją muzycoki? Tam przyniesie uroki! Szczęście jak kamień na tratwie! No, Tadziu Sas, szota, po nisku graj, ale tak jest! Pod naszym, raz, no. Dwa! Ciekawe, że Państwo jesteście urzeczeni. Wiedzieliśmy, jak się nazwać. To też nasz ojciec, założyciel Maurycy, wymyślił nazwę urzeczeni. I nie ma wyjścia. Wszyscy wymawiają to, co wymawiają, więc myślą to, co myślą. Thank you.
zapłacę z tamtej strony wody. Przewieź, że mnie przewieź, przewoźniku pyszny, a ja ci zapłacę z tamtej strony Wisły. A ja ci zapłacę z tamtej strony Wisły. O nas sobie myśli, czym by mu zapłacić, czyli talarkami, czyli wianek stracić, czyli talarkami, czyli wianek stracić. Nie trap się dziewczyną, oszczędź wianka swego, zapłaci mi Pan Bóg z nieba. Zapłaci mi Pan Bóg z nieba wysokiego. Dziękujemy Państwu. Jedno zdanie tylko chcieliśmy powiedzieć tak troszkę od nas samych prywatnie, spoglądając w górę, niebo wysokie. Miesiąc temu pożegnaliśmy naszego przyjaciela, który z nami był od początku zespołu, Wiesio Cieślak, w związku z czym dla nas to była taka trudna decyzja, żeby dzisiaj stanąć. Notabene wczoraj czy przedwczoraj byliśmy na mszy miesięcznej po śmierci naszego kolegi, w związku z czym Wiesiu, z nieba wysokiego jesteś z nami, a my tu na padole kłaniamy się. Dziękujemy. Nic nie pomoże twoje płakanie, wszelki żar nic nie pomoże. Już koniki stoją w mozie, pozaprzątane, ulejcowane. Chodźcie z tukuną wszyscy. Bardzo dobrze, że pani robi ten krąg. Słuchajcie, zrobimy okrąg i będzie lepiej. 24. Dziewczęta. Okrąg, a okręgu nie robię, robię krąg. Idzie żołnierz borem lasem, idzie żołnierz borem lasem, przymierając z głodu czasem i hop! Posłuchajcie tego dobrze. Przymierając i razem. Przymierając z głodu czasem, suknia na nim nie blakuje, nie blakuje. Suknia na nim nie blakuje, nie blakuje. Wiatr dziura. Wiatr dziurami przelatuje, przelatuje. Bębny kotły zabębnili, zabębnili. W bębny kotły zabębnili, zabębnili. Na bojenkę zatrąbili, zatrąbili. I na bojenkę zatrąbili, zatrąbili. Szanowni Państwo, wędrowali Rusy, pieśń ze Śląska, która jest pieśnią magiczną, pograniczna. Wędrowali Rusy i wędrowali Rusy. Przejść farnik
Żeś czarni tarusy wędrowali lasem. Wędrowali lasem. Kalinowym lasem. Kalinowym lasem. Nadeszli tam drzewo. Nadeszli tam drzewo. Drzewo zaszumiało. Drzewo zaszumiało. Cudownie, a teraz razem wszystkie wersje łączymy, bo już doskonale znacie tę melodię. Ciął drugi do niego. Raz, dwa, trzy i ciął. Ciął drugi do niego. Drzewo zakrwawiło. Trzeci do niego. Drzewo przemówiło. Posłuchajcie, jak to jest. Ciął drugi do niego, drzewo zakrwawiło, ciął trzeci do niego, drzewo przemówiło. Nie rąbcie mnie, rusy, przeszarni karusy, bo ja nie jest drzewo, drzewo jaworowe, ale jest dzieweczka. Nie chodź do dziewczyny, nie chodź do dziewczyny, najpierw się ją namów. Jeszcze niżej. Pijcie, pijcie, poczekajcie, pijcie, pijcie, chłopcy, wódkę, zakąszajcie chleba, zakąszajcie chleba. Kochajcie dziewczyny, kochajcie dziewczyny, pójdziecie do nieba. Kochajcie dziewczyny, kochajcie dziewczyny, pójdziecie do nieba. Gdybym rozumiała ilu ludzi stanie, to miło ludzi stanie. Gdybym dokochała, to bym dokochała za samo śpiewanie. Nie umierać będę. Śpiewam, ja se śpiewam z wielkiej markotności, z wielkiej markotności razem i śpiewam, ja se śpiewam z wielkiej markotności, z wielkiej markotności. Słuchajcie, a ludzie se myślą, a ludzie se myślą, że to z wesołości. A ludzie se myślą, a ludzie se myślą, że to z wesołości. Ludzie mi dzierają, rodzice oddają i sam sądzi Bóg. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja różą, a ja kaliną. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja lasami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, a ja łezkami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, a ja łezkami. Ty pójdziesz drogą, a ja gości.
nagrywali, to nie dziwię się, że taka ciemnota była. Ja te herbaty zamawiałam jeszcze, nie? Nie jeszcze. A to moment, ja się spytam, czy on chce herbatę, czy kąpiel. Dobrze. Badania wykopaliskowe prowadzone przez Państwowe Muzeum Archeologiczne od 8 lat przyniosły naprawdę znakomite rezultaty. Zaczęliśmy badać cmentarzysko tak zwanej kultury przeworskiej z okresu pierwszy wiek przed Chrystusem, dwa wieki po Chrystusie i już do tej pory mamy ponad 200 zespołów grobowych. Są to groby ciałopalne, to znaczy zmarłych palono na stosie razem z wyposażeniem, takimi sprzętami codziennego użytku, ale też broń, miecze, groty, elementy tarczy. Oczywiście zachowują się tylko elementy metalowe, drewniane części zniknęły już w ogniu stosu i nie zachowałyby się i tak do dzisiaj. Ozdoby, naczynia gliniane. Między naczyniami glinianymi zwraca uwagę bardzo ciekawy typ kubeczków. Nazwaliśmy je kubkami typu czersk, ponieważ stąd, z tego cmentarzyska znamy ich bardzo dużo, a właściwie poza tymi terenami pojedyncze egzemplarze. Charakterystyczny kształt, nalepiane pionowe listwy, bardzo ciekawa forma. No właśnie, też i takie upodobania estetyczne możemy zobaczyć tych właśnie pradziejowych naszych tutaj przodków. W tym roku badania były też kontynuowane i oprócz nowych znalezisk na cmentarzysku kultury przeworskiej, kolejne groby z bronią, ciekawa zapinka celtycka tym razem, import prawdopodobnie gdzieś od Celtów z południa Polski. Znaleźliśmy też znacznie wcześniejsze ślady osadnictwa, mianowicie chatę tak zwanej kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu, czyli to jest mniej więcej tak, no, 12 wieków przed Chrystusem. Badania prowadzone są przez Państwowe Muzeum Archeologiczne, a mówiłam o nich Katarzyna Czarnecka, Państwowe Muzeum Archeologiczne.